No heja, jakiś czas temu do Rimworlda wyszedł nowy storyteller, oczywiście w modzie, zwący się Winston Wave, który po prostu zmienia Rimworlda w obronę bazy przed falami przeciwników. Co w sumie brzmi jak zwykły Rimworld, tak szczerze, ale jednak jest trochę inny, więc weźmy sobie, nie wiem, jakiś może nie najtrudniejszy poziom trudności, bo nie zamierzam eksploitować gry killboxami, bo to nudne strasznie, a najwyższy poziom trudności jest zrobiony albo do eksploitowania, albo do śmierci po pierwszych dwóch raidach, więc no, super zabawa. A weźmy commitment mode. Co może pójść nie tak? Jako że wywaliłem wszystkie super potężne i niezbalansowane mody i zostawiłem tylko te, co pasują do wanilii, jak również te, które poprawiają mniejsze błędy lub głupotki, których nie lubię, to zostało ich całkiem niewiele, czyli 170. Natomiast nic nie powinno crashować gry, więc zostawmy sobie tu wszystko tak jak jest. Może wywalmy insekty, bo to jest po prostu nudne i super nudne. Dodajmy tych kanibali i nudystów, bo są śmieszni. Więcej piratów, czemu nie? I niech będzie. Wybierzmy losowe miejsce, byle nie jakieś beznadziejne. Dobra, jest... jest zwyczajne, tylko weźmy... I kliknąłem jeszcze raz i zgubiłem. To było gdzieś... tutaj. Chyba. Jeżeli się nie mylę. Nieważne, co chciałem zrobić, to powiększyć mapę do powiedzmy 300x300, niech będzie. Co do ideologii, żeby było zabawniej i jakże przyjemniej. Która ideologia mogłaby być najbardziej znienawidzona przez wszystkie frakcje na planecie po to, żeby chciały nas zniszczyć? Jakby sobie to fabularnie uzasadnić? Ha, ekologiczni faszyści, tak, tak, to brzmi bardzo logicznie. O Chryste, i będą łazili w turbanach, o tak. Czekajcie, nie mogę zedytować tego. Dobra, to zróbmy po prostu tych ekofaszystów tylko z własnymi kolorami i z własnymi ustawieniami, bo nie zamierzam używać jakiegoś tam losowego wyglądu. Z preceptami nie będę się bawił i stworzyłem najsojowsze gunwo, jakie może istnieć, czyli ideologia, która powinna nazywać się soja. Rytuały zostaną losowe. Co do ról mamy naczelnego sojaka, mieszkańca śpiocha, cinkwest dog daysów i redneka. Budynki totalnie oleje, niech se takie będą paskudne. Wszystkimi naszymi reliktami są jakieś bronie, wspaniale. Ale tak wolałbym bardziej zobaczyć jakąś fajną broń. Bo wiem, że one, o właśnie, one mogą mieć style. O panie, ale mamy paskudny styl. Ale tym lepiej, pasuje bardzo. Wygląda obrzydliwie wszystko. Naprawdę oni będą lubili neolityczną broń, a nienawidzili ultrateku? Dobra, jak dobrze, że ultratek to tylko te bronie melee, to można to olać. O nie, nienawidzę kotu. Nienawidzę kotów, tak być nie może. Naszym ulubionym zwierzęciem będzie kangur. Wszyscy będą łazić w balaklawach z plecakami, bo to oczywiście jest zbalansowane. No i klasycznie jumpsuit. Co do włosów, a weźmy, pozwólmy na absolutnie wszystko. Niech będzie szaleństwo. Tatuaże też. Najpaskudniejsze osoby na świecie, jak najbardziej poproszę. O, nie mam zapisanych ideologii, ale fajnie. No to nie wczytamy sobie niestety innych ideologii, bo jak widzicie nie istnieją ze wszystkich poprzednich serii. Do dyspozycji więc mamy Jana Gala, dobrego w strzelaniu, kraftowaniu i zwierzętach. Chociaż tutaj raczej bym powiedział w ludziach, którzy są ogłupieni do poziomu zwierząt. Mehmet Escobar, zajmujący się w sumie craftingiem, konstrukcją, roślinami i górnictwem. Jak również wielki szef, albo po prostu szef, który dobry jest w rzeczach, w sumie, no dobra, medycyna się przyda trochę. A no, i umie jeszcze gotować. Aha, wybraliśmy płaską mapę, znaczy wybrała się w sumie sama, więc... przypał będzie chyba straszliwy. Znaczy, w sumie to wyłączyłem robale, więc zakisimy się w tej oto tutaj górze. Tutaj jest czas do następnej fali. Możemy przyzwać ją od razu, jak mi się zachce. Ciekawe, czy jak się przyspieszy czas, to leci szybciej. A, zgadza się, leci szybciej. Czyli nie ma czyzowania. Mamy tutaj miejsce na żarcie, zróbmy sobie o takie duże pole, czemu nie. I oczywiście jak prawdziwe chinole będziemy sadzili ryż. Co my tutaj mamy? Przepraszam, co to za tytuł? Ktoś mi powie, o co tutaj chodzi? Że co? Może to te głupie ruiny zespałniły mi przypadkiem kilkanaście niepotrzebnych rzeźb. No ale dobra, będzie darmowe złoto, weźmy je sobie. Albo w sumie zachowajmy je sobie, okej, czemu nie. Tymczasowo proszę zostawcie wszystko tutaj. Będzie trzeba się jakoś przygotować obronnie. Mamy my to w ogóle jakąś broń? Chyba mieliśmy, ta na starcie zawsze coś tam jest. Mehmet wydobył rewolwer, Jan Gal ma ze sobą nóż, a szef uzbroił się w ten karabinek zwykły, taki czemu nie. Z pewnością się to przyda. Tylko tak, właśnie.
Czy jesteśmy w stanie jakkolwiek się bronić? Możemy zrobić już teraz embrasures'y, ale one są trochę, wiecie jakie? Więc myślę, że zwykła barykada będzie musiała wystarczyć. Rozstawione w ten sposób powinny nam dodać jakiejkolwiek obrony. No nie, jak możecie piękne burki i inne głupoty, znaczy balaklawy zdejmować? Nie chcecie zostać terrorystami na serio? A jak tam ich humor? Bo właśnie, z pewnością już im coś przeszkadza. A! O nie, zniszczyliśmy drzewa! No tak, no to nie niszczymy więcej drzew, bo zapomniałem, że jesteśmy ekofaszystami. To w takim momencie powinniśmy zabić sami siebie. Ewentualnie użyć podwójnej logiki, prawa, które działają dla was, nie działają dla mnie, czyli ja se mogę, a wy nie, bo tak. Każda wspaniała ideologia przecież tak działa, każda wspaniała grupa ludzi prawdziwych też tak działa, więc czemu ja miałbym nie robić w ten sposób? Jakby to chociaż podawało czas, nie wiem, w dniach Rimworldowych, byłoby bardzo fajnie, bo to jest mniej więcej coś koło 2 dni ten czas cały był, a tak naprawdę nie miałem pojęcia ile. Na razie będziecie spali pod ścianą tutaj, zanim nie wykopiecie tej wielkiej góry, co pewnie robi tylko jedna osoba. A nie, no w sumie dwie, albo nawet wszyscy możecie to robić. Widzę, że wasze skille nie są aż takie żałosne, jak myślałem. Tak, wszyscy umieją w miarę craftować. Wszyscy w miarę umieją górnictwo. A i psa nawet mamy, wow! Ale fajnie. Ciekawe, jak szybko o nim zapomnę i umrze. Jan Gal to w ogóle załamać się chce. Panie Janie Galu, co ty... Aha, bo zabiliśmy więcej drzew, bo jest paskudnie, bo jest brudny. Brakuje mu... Co? Brakuje mu kształtu dragów. Aha, i chciałby on sobie coś zajarać. A jak myślisz, co my teraz mamy do jarania? Spowodowane poprzez wiarę w soję. No właśnie, a my chyba soję możemy dosłownie sadzić. Przepraszam, nie, no nie może być ideologii soi bez sadzenia soi. Zróbmy im tu drugie pole. No i mamy soję, fantastycznie. Będzie rosła i nic nie robiła, oni chcą się teraz zabić. Czemu? Drzewa zniszczone, coś tam, brakuje rekreacji, klasyka, jak mógłbym o tym nie zapomnieć właściwie. Kolejna rzecz, o której zapomniałem, to dubs bad hygiene, więc to też zróbmy jak najszybciej. Weźmy im tu wodę, wydobądźmy i zróbmy im jakiś tam kibel, byle jaki, byle gdzie, niech stoi, w sumie nieważne gdzie stoi, tutaj może stać, a nawet tu. No i teraz jest wszystko ok, poza tymi drzewami, no to sobie poczekacie tam ze 3 lata następne, zanim wam ten gigadebuff zniknie. Zacznijmy produkować obowiązkowe kamienie. W ogóle ktoś tu przylazł, czego ty chcesz? Widzę, że brakuje mi znowu wszystkiego, klasycznie 150 tysięcy kasy na start zostało mi przyznane, nie wiadomo za co. Mam rozumieć, że mój ryż kosztuje 150 tysięcy i właśnie dlatego oczekiwania moich ludzi są 40 razy wyższe niż być powinne. A, tak, tak, kocham cię, gro. Naprawdę, dzięki za to, że przywalasz mi darmowy debuff minus 20 do humoru po prostu za nic. Za to, że istnieje. Nie wiem, który z modów, który posiadam, jest po prostu zepsuty i nie działa. Ale, jak sami możecie się domyśleć, jest więcej modów, które po prostu nie działają. Haha, bo to nie powinno być białe. What the fuck? To po pierwsze, po drugie grzebanie się w 200 modach i sprawdzanie, który akurat coś psuje konkretną jedną malutką rzecz, to jest najgorsza zabawa na świecie, więc nie zrobię tego. O, nie mamy wcale drewna? Nie, no mamy, tylko leży tutaj. Miała być obrona przed falami przeciwników, a jest klasyczna obrona przed świnką morską. Zbierzmy więc naszych bojowników. I który trafi pierwszy? O ile w ogóle zaczną strzelać. Wow, strzelają. O, szefie, ale masz szefowski cel. Wow, fajna broda, Janie Galu. I mam pytanie, czemu stoisz na głowie szefa? Ha! Co za bzdura. W sumie trochę za dużo tego ryżu posiałem jak na teraz. Zdecydowanie za dużo pracy przy tym jest, a nie potrzeba aż tyle tego. Drzewo granuleńskie. Gauranleńskie. Bierze je ktoś? To jest w sumie fajna rzecz, bo nasza ideologia bardzo to lubi, więc weźmy, zasadźmy je sobie w losowym miejscu przed bazą, na przykład. No tutaj akurat nie mogę z jakiegoś powodu. Albo nie mogę koło drzewa tego zrobić. Dobra, łapię już. Sadzimy je. Ktoś ma jakikolwiek skill sadzenia? Mehmet, dobra, panie Mehmecie, połącz się z drzewem. Nie szef, kurde, szefie, aha, Mehmet niestety jest psychicznie głuchy, więc jest na to zbyt wielkim gunwem. Mehmecie, co ci się stało? Rzeczywiście jesteś psychicznie głuchy i lubisz być pod ziemią. To fajnie, będziesz żył w jaskini jak krasnolud. Janowi Galowi trzęsą się dłonie, nie jest za bardzo szczęśliwy,
Ha, super. A pan szef? Szef nienawidzi kobiet, jest bardzo silny i potężny i nie da się go złamać, trudny do złamania i lubi się mścić. Ciekawe, czy będzie się miał na kim mścić. A kto ma wyższy skill? Roślin. Ty masz 1, ty masz 4. No dobra, to szef będzie to musiał być. Ale śmiesznie wygląda ten rytuał, nawet go sobie nie obejrzałem, już zniknął. Wybierzmy to tak, żeby było, nie wiem, w sumie tyle ile teraz. Żeby były dwie dryady i nie jakoś dużo więcej. I niech one nam produkują drewno, bo drewno jest przydatne, a nie chcemy drzew scinać wcale. Oho! Mamy pierwszą falę. Jest dwóch typów z bronią palną, to może być trochę problem. Bierzmy naszych super wojowników już teraz, poczekajmy, aż przeciwnicy przybędą. Kirby! Ha! Co za głupie imię! Szkoda, że nie tak głupie jak cała moja frakcja. I znowu Jan Gal stoi na głowie szefa. Mógłbyś przestać? O, podchodzą chyba nie z tej strony, co bym chciał. Przesuńmy się troszeczkę. Szefie, strzelaj! Jaki ty masz zasięg? Już prawie. Oj, nie idzie mu to strzelanie wcale. Nikt jeszcze nic nie trafił. Genialnie. Kocham, kocham walkę w Rimworldzie. Chodź, Janie Galu, przydaj się na coś. Zaatakuj go, zadźgaj go. Od pleców. Dawaj. Czej, Kirby miał jakąś... A ma Venom Talon, o kurde, to może być problem. Albo i nie. Bierz, bierz broń palną, natychmiast. Janie Galu, przydaj się na coś. Szarża, Mechmecie. Aha, i wygraliśmy już tą falę, fajnie. Możemy wybrać żarcie, medycynę. Albo kasę. 1000 srebra, 30 żarcia. Żarcia nie potrzebujemy. Medycyna, której też nie potrzebujemy. Ale raczej bardziej się przyda. Na przyszłość, na pewno. Fantastycznie, spadła, nie wiadomo w sumie gdzie. I żeby te... Czekajcie, my mamy zaawansowane komponenty już znikąd. Całe 6. Okej, fajnie. Weźcie też to, natychmiast. Gdzie medycyna jest, nie mam zielonego pojęcia, ale oni ją zbiorą z mapy i no, przyniosą tutaj. O, jointy mamy! Wow, fajnie, ktoś z nich dropnął jointy. Wreszcie będziemy mieli co jarać. W sumie trzeba się tym zająć. Weźmy, zmniejszmy strefę z ryżem jeszcze bardziej. A stwórzmy nową strefę na Smokecliff, żeby mieli co jarać. Bo wiadomo, że wielcy fani roślin muszą być zawsze naćpani. O kurde, ale to jest masywna rzeźba. No to ustawię wam ją w magazynie, żeby był taki piękny. To jest też Grand Sculpture. No to niech będzie w magazynie i to też w magazynie. Czy jest jakaś rzeźba, która nie jest, o kurde, ogromna? Nie. No dobra, to nieważne. Ustawcie je wszystkie w magazynie i tyle. A ktoś mi może powiedzieć, co się dzieje? Aha, szef przypadkowo wpadł na zwierzę, którego tu nie powinno być. Może ktoś mu pomoże, przyjdzie tutaj, go uratuje. A przy okazji jest na coś chory. Toxic build-up. Aha. Nie no, fajnie, kocham. Kocham losowe ruiny, w którym się może takie gówno zespawnić. Ważne, że szef przeżył. Może go ktoś teraz wyleczy, kto jest naszym medykiem. Aha, szef, a nikt inny tego nie robi. Dobra, zrób to Janie Galu w tym momencie. Pomimo tego, że jesteś w tym gównem. Lepsze takie leczenie niż żadne. Czekajcie, on zachorował na plagę? Nienawidzę tego moda z ruinami. Po co ja w ogóle gram na nim jeszcze? Ruiny są fajne i w ogóle te moby, które się przy nich spawnią, to zabić się można ze złości. A, i czemu tu strefy nie ma? Aha, tutaj jest. To jest nasz cały magazyn. Cała ta duża strefa nagle zrobiła się taka. Po prostu wspaniale, z niewiadomego powodu. A jeszcze jedną rzeźbę tu gdzieś mamy. Całą ze złota. Niech se stoi byle gdzie, nie wiem co z nią zrobić. Druga fala. Nie jesteśmy na to gotowi, zdechniemy pewnie jak śmiecie. Co oni mają za śmieszną broń? Co to w ogóle jest? Co to jest? Bolt Action Rifle. Co to za styl? Powiedzcie mi, co to za wasza głupia ideologia? A, Rustic. To są jakieś redneki, prawie takie jak my, tylko że oni nie zdychają na plagę z niewiadomego powodu. Chodźcie, patałachy, chodźcie. 3 na 2, co może pójść nie tak. Janie Galu, jaki zasięg ma? A to jest shotgun, dobra. To nie ma takiego w sumie małego zasięgu jak na shotguna. Oni mają w sumie większy zasięg. Obaj mają te rifle, więc Mehmet i Jan Gal będą musieli podejść. Albo Mehmet nie będzie musiał podejść, bo oni sami podeszli. Natomiast Jan Gal zajdzie go od boku. Miejmy nadzieję, że z tego shoguna trafi. Proszę, zrób to. Panie Janie Galu, traf go! O, ho, ho, co za piękny strzał od Jana Gala! Piękna bitwa na polu soi! Ale kurde, on wygląda jak prawdziwy anime protagonist, więc zabijcie go. Jest taki nudny, że patrząc się na niego przez 3 sekundy można zasnąć, a wolałbym tego uniknąć.
Co mogę sobie wziąć? 250, kurde, kamienia. Co ja jestem, gruzojadem? Kasa, kasa zawsze fajnie. Genom. Okej. Okay. Po co mi genom? Dajcie kasę. I zabijcie tego frajera, zanim tutaj usnę. W ogóle tu dalej leży truchło brodacza. Wspaniale. Kolejna osoba. Następny raid to jest jeden raider. Gratuluję. A, dobra, już prawie wygrywa z plagą. Wow, szef przeżyje. Ohohoho. Jak bardzo się cieszę. Zabierzcie tą broń, ona jest naprawdę bardzo wartościowa. Nie będziemy stripować trupów. Powinniśmy jakieś groby zacząć robić. I mamy co najlepsze masowe groby, więc można się zabawić w prawdziwego wojennego kryminała i gdzieś tutaj pod drzewkiem pochować wszystkie te trupy. I zacznijmy produkować slate bloki. Niech będzie zwykłe 200, byleby jakiekolwiek były. O, zgadza się! Szef przeżyje! Poza tym, że jest bardzo głodny, boli go wszystko i bardzo, bardzo, bardzo tęskni za jointem. Czekajcie, tutaj dalej jest ryż? Nie, dobra, jest smoke leaf, tylko że nikt go nie zasadził. No, wspaniale, szef zjarał jointa, wywrócił się na plecy i teraz nie może wstać. Co jest z tobą nie tak? A dalej masz potężny toxic build-up, ale plaga ci już nic nie zrobi. Dobra, ktoś postanowił te truchła zacząć tutaj wciskać? Jeszcze nie, niestety. Kolejny raidzik to jest pojedyncza osoba z klanu Tribali, haha. Albo i z, nie, to są, to Viking? O nie, tylko nie Viking. Niestety musimy poradzić sobie bez szefa, bo jak pamiętacie, dalej leży zjarany. Czy Mehmet z jego wspaniałym rewolwerem i Jan Gal z Shogunem poradzą sobie z Wikingiem, który... Nie, proszę, zostaw szefa na ziemi. Cholera, nie kradnij szefa! Zostaw go! Ty szmato! Nie dotykaj szefa! Aj, co? Stal mogę wziąć, 300 skór. Albo 3 mini wieżyczki, które są lepszą nagrodą, gdyby nie to, że nie mam żadnej energii. Chociaż w sumie... Kurde, nie, to jest super, weźmy je sobie. Pytanie, gdzie one wylądowały, chyba gdzieś na drugim końcu mapy. Wiecie co? Chyba powinienem pozbyć się... Zastanawiam się, brać ciebie czy nie brać. Jesteś dobra w roślinach, czyli możesz się przydać i w strzelaniu. A jest twarda, czyli otrzymuje o połowę mniej obrażeń, to dlatego tak długo padała. Nie no, jest w sumie bardzo dobra. Oddajmy ci jeden z naszych pokoi, bo w sumie czemu nie? A my będziemy dalej spać na ziemi. Logika. Kto dostanie najlepsze miejsce? Nie wiem, Jan Gal? Niech będzie Jan Gal. Jan Gal jest super. Bo jest jedno łóżko obecne. Czyli tak. Nie, no nie, tylko posadziłem zioło i już, kurde, zblajtowało. Wspaniale po prostu. Nieładnie tak psuć moje zioło i zaraz też cały tutaj ryż. Weźmy to wszystko, wytnijmy. O ile ktoś zachce to robić. O, dobra, wreszcie zaczęli truchła tu wrzucać. Stefanus ktoś wyleczył? Tak. Można ją konwertować i rekrutować. Mamy my w ogóle lidera tego, tamtego, jakiegoś tam? Nie mamy. Kto jest najlepszy w socjalu? Albo w sojecjalu? Szef. Wstałeś, szefie? Wstałeś. Możesz wstać. Dajmy ci... Nie możemy dać ci roli, bo musimy mieć ideogram albo... Stawiamy miejsce dla rytuałów. Nadajmy szefowi rolę... Nie szefa, bo to by było zbyt logiczne. Tylko mieszkańca śpiocha, czyli księdza. Oj, questik. Brać go czy nie brać? Imperium. Dobra, nie obrażajmy ich może. Niech weźmie szef, o. Honory. Jakiegoś tam patałacha. W ogóle bardzo śmieszne. Pokażę wam, co ja wam mogę w sumie pokazać. Niby to jest quest, że musimy tego typa uratować przed jakimś tam szczurem, czy innym niewielkim gównem. No na przykład w tym przypadku shopem, czyli zagrożeniem dużo większym niż szczurem. Jednak jak prawdziwy czad, będziemy mieli to w dupie, a temu gościowi damy losowy miecz, który leżał na ziemi i on sam go załatwi. Dawaj, panie jarlu, bazylikusie, właściwie to jakiś to Bizantyjczyk chyba, ale w sumie no może i wikingiem kiedyś był, bo wyglądasz trochę jak wiking. Taki bardzo paskudny, ale jednak. Poradziłeś sobie bez zadrapania, no to po co w ogóle naszej pomocy potrzebowałeś? Teraz bądź tak miły i oddaj nam miecz. Oj, zrobił to, oddał nam miecz, właś i leć stąd jak najszybciej. My tymczasem mamy gościa od ideologii, możemy spróbować tą szmaciurę konwertować. Co zajmie 300 lat, ale czemu nie? Sekta młodości, której ikonką jest garnek. Wspaniała ideologia, naprawdę warto w nią wierzyć.
to ja się zastanawiam, ale chyba jednak soja jest najlepszą ideologią, jaka tu jest. A zobaczmy, jak wspaniały jest tutaj nasz pokój. To jest naprawdę wspaniały pokój. Bardzo, bardzo luksusowy, bardzo bogaty, ogromny, niesamowicie piękny, no ale niestety jest troszeczkę brudny. Fajnie, ale moglibyście, nie wiem, ukończyć te gunwa. Panie Mehmecie, gdzieżeś polazł? Gdzie ty? Co wy tu robicie, do cholery? Co wy? Nie, zostawcie to żarcie, zaraz będzie raid. Fala numer 4, mamy gościa z dwoma pistoletami, on jest całkiem groźny. Rico z jednym pistoletem, z Derringerem, czyli z gównem, i Fireball z kolejnymi pistoletami. Jakbym tak miał do dyspozycji więcej trochę żołnierzy niż trzech sojaków, którzy zaraz się załamią, to byłoby przyjemnie. Ale na co ja liczę? Pozwólmy wieżyczce zadziałać na razie. Stefanus się załamała, ale kogo to obchodzi, bo to nasz więzień. Nadchodzą. W sumie zbliżmy się. Wieżyczka ma niezły zasięg, zaczęła strzelać. Mamy więc wsparcie ogniowe. Oni dual wieldują, są jak prawdziwi kowboje w sombrero. Fireball ucieka, więc ją pokonaliśmy. A, i wszyscy zaczęli uciekać. No to było łatwiutkie. O, jest kolejny Gaugan. 50 combat pointsów warty, jakiś typ do nas dołączy. Bierzemy. Avalon. O, i nawet nas nie zranili wcale. Avalon jest w trochę głupim miejscu, bo Isodora mogłaby ją postrzelić. To jest ona, prawda? Tak, pierwsza baba w naszej kolonii, ale super. Więc w takim razie będziesz nazywała się jakoś epicko, czyli Izolda z Tristana i Izoldy, niech będzie. Rzuć ten losowy nóż, idź wyekwipuj bolt action rifle, który jest 3 razy lepszy. Tak samo chyba Mehmet powinien zostawić rewolwer i wyekwipować kolejny bolt action rifle, bo one naprawdę są całkiem niezłe. Szef się chce załamać totalnie, albo zniszczyliśmy jeszcze więcej drzew. Super. Wyłączmy ten generator teraz i wieżyczkę. Nie chodzi mi o żeby nie zużywać drewna, póki jeszcze mamy przynajmniej troszeczkę. Jangalu również chce się załamać. Rekreacji brakuje. Jak to rekreacji brakuje? Przecież mieliście tutaj gdzieś badyl w ziemi, prawda? No jest badyl w ziemi, więc co wam przeszkadza? Aha, przy obecnych oczekiwaniach, czyli niesamowicie wysokich z powodu niewidzialnej wartości nie wiadomo gdzie, chociaż może chodzić o to, ile to jest? To jest warte 40 tysięcy dolców. A, dobra, czyli to nie jest ukryta wartość, to ten szajs jest odpowiedzialny za całe zło w naszej kolonii. Dobra, rozwalcie to. Rozwalać sztukę, zostajemy ikonoklastami, niszczymy ikony religijne, jakimi są pomniki ze złota gigantyczne. Proszę, żeby mi to nie wydropiło jakieś 3000 złota, nie wiadomo skąd. Aha, zamierzają w piątej fali zaatakować nas bomby nuklearne. Właściwie to piraci, którzy się tak nazwali. 3 granaciarzy z dymem nas zaatakuje, naprawdę? Izoldo, proszę nie załam się tuż po przyjściu. W ogóle kim ty jesteś? Szybko się uczysz? Okej. Jesteś dobra w zwierzętach i w strzelaniu, czyli w sumie przydasz się. A, nikt się nie zajął tym. Czemu się tym nikt nie zajął? Zamiast tego po prostu zbierają soję. Dobra, głupie sojaki, nie ma soi dla was. Zostaw tą soję, nie tykaj soi. Chyba, że... Nie no, rozwaliła drzwi, proszę. Zaatakujcie ją pięścią. Powalcie ją, błagam, nie zabijajcie jej. I nie stójcie jak te debile po prostu po kolei, pozwalając jej atakować każdego po kolei. Patałachu, przecież ty już tu... Ty już tu... No... Aha. Czyli niestety Jangal jest na tyle gruby, że nikt nie przeciśnie się przez metrową przestrzeń obok niego. Wspaniale, panie Janiegalu. Wspaniale. Ile kebabów już dzisiaj zjadłeś? Nie za dużo? Może tak skapczerujcie Stefanus jeszcze raz. Ta, brakuje wariacji rekreacji, niech zgadnę. Proszę, macie szachy. Jesteście trochę za głupi, żeby umieć w nie grać, bo najwyraźniej po prostu skaczesz po stole, ale macie, więc cieszcie się. Przybyli nuklearni, uzbrojeni w najbardziej bezużyteczną broń na świecie, czyli 3 granatniki dymne, które nie zrobią absolutnie nic, i postanowiliście podkraść nam jakieś zwierzęta. Strzelają do niedźwiedzia z dymu. Ciekawe, ile to potrwa, bo mam wrażenie, że całkiem sporo. I rzeczywiście, okazuje się, że mamy teraz 6000 złota. Nie no, wspaniale. Zastanawiam się, czy go po prostu nie wywalić. Trochę obniżyliśmy wartość kolonii, ale wcale nie jest tak genialnie. Aha, jeszcze powinienem dać im byle jaki stół, bo przy stole też mogą się rekreować. Proszę, macie i stolik. Stolik z psimi łapami.
ja bym na nim nie jadł. Mamy też handlarza byle jakiego. Widzę, że zastanawia się nad tym, co może znajdować się w tej dziurze. Nie dowiesz się. Chodź szefie, handluj z nim. A Izolda to ile ma socjala? 4, czyli w sumie nie jest całkiem do dupy. A i kolejny handlarz. Masz coś przydatnego? Nie, ale możemy powolutku zacząć sprzedawać trochę złota, jakbyśmy potrzebowali. Znaczy w sumie kupmy całą plastal, kupmy kornukopię, bo dzięki nim na przykład cała moja soja wyrośnie natychmiast, jakbym chciał. Albo, nie wiem, smoke leaf, to też fajnie. Medycyny mamy sporo, komponentów nie sprzedajesz, neutraminę kupmy, pemikan kupmy. I zapłacimy ci w złocie, albo nie, mamy srebra 5,8 tysiąca? Niby skąd, nie wiem, ale to super, fajnie. Bardzo fajnie. A tutaj polowanie na niedźwiedzia dalej odbywa się za pomocą granatów dymnych. Niedźwiedź nic sobie z tego nie robi całkowicie, tylko mi się wydaje, czy im się kończy zmęczenie, żarcie, rekreacja. No. Miłej zabawy wam tutaj życzę ogólnie. Masz coś fajnego? Masz Bullpup Rifle Pur, on jest naprawdę niezły. 31 zasięgu, 3 strzały, to jest Assault Rifle, tylko troszeczkę chyba inny. Recon Armor bierzemy, Crypto Helm bierzemy, sprzedajmy trochę gorszej broni. Nie mamy wystarczającej ilości srebra, ale mamy bardzo, 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 bardzo dużo złota. Chociaż to nie jest aż tak dużo złota, o Boże. Przecież my je oddajemy prawie za połowę ceny normalnej rynkowej. No ta, handlowanie z Rimworlda, kiedy gra zmusza cię do dania się okraść, bo przecież tak handlowanie działa. Nie ma tak, że może, nie wiem, trafisz na lepszy deal czy gorszy. Zawsze dajesz się okraść i tyle. Kiedy balans niszczy logikę gry. Ale teraz Mehmeta możemy zmienić w po prostu chodzącą maszynę do zabijania. Staje się on krypto super wojownikiem. Ho, 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 ale ładnie wygląda w sumie. Myślę, że poradzisz sobie sam z tymi bałwanami, a przydałoby się ich wreszcie pozbyć. Nadchodzi z karabinem. Chrissy, co robisz? Dawaj, trafią. No, przecież to nie jest takie trudne. O, dobra. Chrissy ucieka, można ją teraz olać. Granatów dymnych to ja nie chcę. W sumie mógłbym strzelić do niedźwiedzia, żeby on zrobił robotę za mnie. Dawaj, dawaj. A nie mogę strzelić do niedźwiedzia, bo to by było złe. No tak. Ciągle zapominam, że gramy sojakami. O dobra, uciekają. Nice. Możemy wziąć teraz typa. Nawet 3 typów. O kurde, ale super. Chem, paliwo ani skóry nam się nie przydadzą, więc bierzemy 3 typów. Mamy jakichś baronów. Interesujące. Jak to baronów? Mamy... Kto do nas przybył? Z łuczniczka Beula, która wygląda jak jakiś potwór i nie chce na nią więcej patrzeć. I Migdalia z dżebaną piłą plazmową. What the hell? Ale szczęście. Cóż za epicka nagroda za darmo praktycznie. Co oni w ogóle mogą robić? Migdalia jest dobra w socjalu, artystycznych. Może craftować, zajmować się roślinami i konstruować. I ma mnóstwo umiejętności psychicznych. W sumie jest, no, bardzo przydatna. Beula natomiast ma dotyk brązowy. I nie chodzi tutaj o brązowe gówno. Tylko o najwyraźniej brązowe drzewa czy rośliny inne, bo zajmuje się dobrze roślinami, chociaż akurat skilla ma w tym 2, więc coś wątpię. 8 gotowania, 7 zwierzęcych, 17 strzelania! Ale jesteś super. Weź może wyekwipuj jakąś inną broń. A, ona dual wieldowała łuk razem z bolt action rifle. To weź to bolt action rifle, bo jest chyba lepszy od łuku, ale nie jestem pewien. I jest jeszcze Liz, która jest nocną sową, jest oddana religijnie. Aha, i jest religii soja, wspaniale. Wszyscy są religii soja, tak, dobrze, dobrze. Jest artystką i lubi górnictwo. Górnictwo się również przyda. Weźmy, pozaznaczajmy im więcej umiejętności przydatnych. Gdzie jest, powiedzmy, rośliny, gdzie są? Harwestowanie, growowanie, plantkatowanie też. Toxic Buildup. Jan Gal ma Toxic Buildup, niby skąd? What the fuck? Co to jakiś... Nie wiem. Nie wiem, co tu się dzieje. Wiem, że Liz będzie się teraz nazywała Nowelka, Migdalia będzie nazywała się Lalka, a Beula Rybka, bo takie imiona są oczywiście, że 30 razy lepsze. Musimy trochę rozbudować nasz piękny kompleks mieszkaniowy, w którym wszyscy mają paskudnie i żałośnie, bo się trochę miejsce pokończyło. Wiecie co? Ja tą Stefanus mógłbym w sumie zabić, bo po co mi ona? Skoro ludzie pojawiają się tutaj z ultra skillami od razu.
Kto ma super skille socjalne? Nowelka, ale ona nie ma tego, nie jest szefem, nie konwertuje. Lekko słabo. O, Mehmet się wściekł i postanowił rozwalić parę kabli. To na szczęście nie problem. Izolda głoduje, niby czemu? A, bo jest załamana, no tak. No to proszę, zagłódź się na śmierć. Oj, bardzo brakuje im tych dragów. Ale nikt się tymi głupimi polami nie chce zająć. Szef postanowił uciec. Nie, szefie, wracaj tu. Złapać szefa. Złapać szefa. Nie ma bycia, kurde, jak to dziki człowiek. Dzika to jest głupota tutaj. Więzienie dla niego trzeba zrobić. Nie dla niewolników, on nie ma być niewolnikiem. Szef nie może uciec z naszej kolonii. Proszę, błagam, weź nie ktoś go zaaresztuje. 50% szans. O dobra, dał się złapać. Niestety, szef próbował uciec. Oni wszyscy nienawidzą tej ideologii. Mehmet rozwala co popadnie. Izolda leży w łóżku głodując. Stefanus to nie wiem po co w ogóle trzymamy. Dobra lalko, dobra robota. Teraz zdejmujmy szefa i niech się zajmie tym. Izolda i Jan Gal mają bardzo duże statystyki zwierzęce, więc w sumie spoko. Dobra, musimy przynajmniej na chwilę zaprzestać wykopywania kuchni i przynajmniej tymczasowo przerobić ją na pokój dla kogoś, bo się wszyscy zaraz pozałamują. Czekajcie, jak to ktoś z naszej ideologii zmarł? What the fuck? Nikt z naszej... Nie, lalko, proszę, nie! Nie morduj Stefanos! Albo dobra, zrób to, bo mam to w dupie. Ale szefa to zostaw! Ty kurde jełopie! No i się szef wściekł i teraz poszedł wszystko rozwalać. I lalka się... To co za idiotka? Izoldo, twoje łóżko jest teraz medyczne. Haha, mamy przesrane. I to wszystko przez to złoto. Szefie. Nie strzelaj do niego. Zbij go, proszę, zbij go. Rybko, nie daj się pobić. Nowelko, pomóż szefowi. Znaczy rybce, nie szefowi. Co za bzdura. Brakuje miejsca tronowego. Brakuje pożegnania kogoś, kto umarł, o kim w ogóle nie słyszałem ani razu. I nie wiadomo o co chodzi. Fiesta of Trees expected. Mogę to zrobić? Czy nie mogę? A, muszę mieć mieszkańca śpiocha. A, no tak, nie mamy mieszkańca śpiocha. Lalka, może nie, nowelka. Dobra, nowelko, stajesz się nowym mieszkańcem śpiochem. Musimy podnieść morale, bo zaraz wszyscy zdechną. Zróbmy teraz tą fiestę drzew. No i wyjdzie żałośnie pewnie. Expected quality. Nie ma jakiegoś boosta za to, że nasza kolonia jest biedna. Albo potrzebujemy ołtarz, lekczern i nil pilowy. W ogóle jesteśmy w stanie to zrobić? Możemy zrobić lekczern i nie możemy zrobić nil pilowów. Dobra, zróbmy chociaż to lekczern. O, i mamy falę szóstą. Zobaczmy co tym razem. Czterech średniowiecznych, to będzie banalne. O ile ktoś się nie załamie, najlepiej wszyscy podczas rejdu. Rybka umiera. A dobra, wy dwaj zajmijcie się ranami rybki. Trzej sobie poradzą, prawda? W sumie Mehmet mógłby to chyba wysolować. Jeden zdechł. Dalej, kto ty jesteś? Hermet. O, i uciekają, co za patałachy bezwartościowe. Moglibyśmy osłabić następną falę. Tylko, że następna fala pewnie jest banalna, więc po co? Możemy wziąć inkubator i robić robale, tylko że wow, lol, nie. Te rzeczy są niby bardzo, bardzo, bardzo dobre, ale... 250 drewna. Pomimo tego, że 250 drewna jest określone jako najgorsza z tych rzeczy, najczęstsza i najmniej szczęśliwa, to dla mnie jest to chyba najlepsza. Poza tym weźcie, powstrzymajcie rybkę. Proszę, uspokójcie się, bałwany. Ja wiem, że tu jest 6000 złota, ale to nie znaczy, że musicie oczekiwać po prostu życia w futurystycznym ośrodku spa i całe swoje życie nic nie robić. Co za idioci, no. Moment, Rimwolda. Lalka głoduje, jak bardzo? Bardzo. Izoldo, uratuj rybkę. Nowelko, nie możesz nakarmić. What the fuck, ktoś zniknął. Mehmet, Jangal, Izolda, Nowelka, lalka, rybka. Może zacznij, nie wiem, leczyć rybkę, żeby się nie wykrwawiała tuż przed tobą, a ty leżysz na ziemi, patrzysz się na nią i mówisz: a niech tam zdechnie ta rybka, kurwa szmata głupia. Zajęła moje łóżko, coś tam, nie wiadomo, może chyba. A przynajmniej Stefanus nie umrze, ta bezużyteczna postać. Weźmy może jakiegoś permita. Żarcie możemy wziąć. Janczarów. Glitter medycynę. Srebro w razie czego.
Wiecie co? Weźmy Janczarów, bo to śmieszne i fajne. A i mogę wziąć jeszcze coś. To weźmy glitter medycynę. I żarcie. I stal. Kurde, 4 permity. Wow, ale super. I jeszcze jakiś adwent oni chcą. No czego kurde... Dobra, dupa, zróbcie te rytuały po prostu, żeby nie było, że ich brak, bo teraz to zjadł mięso. Gdzie mięso? Jakie mięso? A że pemikan to... O nie! O nie! O nie! Przecież jesteśmy weganami, nie możemy jeść mięsa. Nie, to jest śmierć. Tak, wyszła żałośnie, ale chyba będzie i tak lepiej niż jakby jej nie było wcale, tak mi się wydaje. Zróbmy high party, a to też będzie beznadziejne, może nie. Advent of coś tam, to zróbmy. Co może pójść nie tak. Przynajmniej Mehmet ma się tylko źle, a nie beznadziejnie. O, to się udało, dobra, poprawimy trochę humory ich na najbliższe 5 sekund. Haha, Jan Gal dostał załamania katatonicznego. I przy okazji stał się piękny. Nie wiem jak to działa, ale stał się piękny po prostu. Co za bzdura. Przynajmniej mamy... Nie mamy 3 wieżyczek. Czemu? Mehmecie, kazałem ci pójść po tą wieżyczkę, która gdzieś zniknęła. A Jan Gal może... A Jan Gal po nią poszedł, dobra. O, a ja... A, bo tutaj ona leżała. Znalazłem ją, wspaniale. Zaatakuje nas zaraz 6 typów. Nas jest niby też 6, ale Jan Gal leży. Lalka leży, oboje permanentnie. Na dłuższy czas, rybka w połowie martwa. Świetnie się to zapowiada, miejmy nadzieję, że Mehmet wysoluje. Ewentualnie dam mu tą plazma piłę i zrobimy sobie trochę dumowania na byle jakich typach. Niestety oni mają broń palną, ale myślę, że mnie to nie zatrzyma. A i rybka stała się berserkerem, no ja nie mogę po prostu. Ta gra zabiła mnie od startu, dała mi tyle złota, że a ja się nie chcę go pozbywać i no... Ale nie żeby coś, przez to złoto jestem teraz prawie niemożliwe, to jest do wygrania, bo się wszyscy załamują ciągle. Oczekują rzeczy, których normalnie by nie oczekiwali, gdybym miał teraz 10 tysięcy srebra, czyli tyle ile mam w sumie właściwie. No dobra, może ze 30 tysięcy, ale tak, im brakuje praktycznie wszystkiego, poza tymi drzewami, z którymi zjebałem i teraz mają minus 20, no i za jedzenie mięsa. Ale pemikan się już skończył, więc więcej mięsa nie pojedzą. A i brakuje im rekreacji, jest zmęczony, no kurwa, jakbyś nie leżał na ziemi jak idiota, to może byś miał i jedzenie, i zmęczenie. No i teraz Nowelka dostała berserka, ciekawe jak długo to pójdzie. Czy Mehmet będzie musiał robić wszystko sam? Kurde, no ile on ma? 1 melee, Nowelka ma 5. Jeżeli Mehmet zacznie bardziej przegrywać... O kurde, nie, rozwaliła nogę mojemu psu. Nieładnie Nowelko, to ja zaraz wyciągnę tą piłę. O, tej Nowelce idzie coś za dobrze na razie ta walka, albo nie, dobra, padła. Proszę uratuj ją, włóż ją do łóżka i niech zamknie się na chwilę chociaż kolejna tępa szmata. To jest tutaj naszym medykiem, poza Janem Galem i Lalką, którzy są załamani i szefem, który ma to w dupie po prostu. Proszę Izoldo, niech ci się uda. 17% szans, to się może udać za którymś razem. No, najnowszym medykiem zostaje Izolda. Wspaniale, jedyna osoba niezałamana w tym momencie. Trzeba Nowelkę wyleczyć, zanim zdechnie. No i mamy raid 6 typa, każdy z bronią palną. A my mamy dostępnych, uwaga, 3. Mehmeta rannego z piłą łańcuchową. Izoldę, wiecie co? Ale mamy też asa w rękawie. Czyli generator, do którego podłączone są 3 wieżyczki. Ta też jest podłączona. Akurat mamy jeszcze ostatnie 30 drewna, czy ileś tamto. Możemy załadować, możemy te wieżyczki włączyć. Halo, jeszcze, a kliknąć jeszcze trzeba. Jakby, kurde, ten gałgan idiota nie kliknął i się wieżyczki nie włączyły, to byłby przypaliks. Weźmy was teraz wszystkich, zamknijmy w środku albo nie wiem co. Wieżyczki niech sobie poradzą same, o ile im się to uda. Aha, fantastycznie, oczywiście musiał się kabel zepsuć akurat teraz, bo kocham to, czemu nie. Dobra, jeden z idiotów już ucieka. Pies niech robi co chce. A, wieżyczka wybuchnie na naszym psie, wspaniale. Dobra, jakaś szmata nie żyje. Shrapnel ucieka. Shrapnel w ogóle postać z tego, z Fallouta 3. Okej, nie kradniecie naszych ludzi. Zdychacie. Mehmet, atakuj melee. Nice. I nie wiem co się dzieje. Prostetyki? Ale to niskiego poziomu, czyli gunwo. Kasa jest spoko, gdyby nie to, że nie jest przydatna mi do niczego. Weźmy tekstylia. Dobra, dobijcie chociaż back. Zostaw mój kibel, ty... Czego ty tu szukasz? Powinienem był zrobić ideologię jakichś, kurde, masowych morderców, co się cieszą przy zabijaniu. To oni na pewno mieliby bardzo łatwo. On tutaj wymachuje
piłą plazmową i nie umie typa bez zbroi zabić. Dobra, wreszcie, Mechmecie, nie starasz się za bardzo. Cóż za masakra, po prostu nowelka. Izoldo, A Izolda, zobaczcie jak się dobrze bawi, ciekawe czemu. Albo katarzys miała, za chwilę znowu będzie załamka. Jakbym jednak wywalił to złoto z bazy, to bym sobie radził dużo lepiej. Aj, pies nam zmarł. Do kogo był zbondowany? Do szefa. A kogo kurde to obchodzi? Szef to i taki jełop, który teraz leży i ma tak mało humoru, że nawet po katarzys plus 40 dalej ma 0. Nowelka dostała infekcji. Leczymy ją. Co prawda leczy ją osoba nieumiejętna w medycynie wcale i tent quality 0%. To chyba tak jakby nic nie zrobić. Ja użyła medycyny w sumie zwykłej, a nie ziołowej, więc brawo. Czy mogę użyć permitu jakiegoś? Jak to się robiło? Call aid. Dawaj glitter meda. Tutaj. 5. Dalej lepiej niż nic. Nawet jeżeli jest tak beznadziejnym lekarzem, to i tak jest szansa, że nowelka może nie zdechnie na infekcję. Bo tak to niby osób mamy sporo, ale oni są nic nie warci. Tak naprawdę jedynie Mehmet i Izolda są przydatni do czegokolwiek, a to dzięki temu, że obaj mają katarzys, bo tak to byliby bezwartościowi. Brakuje im też dragów, ale to dlatego, że absolutnie nikt nie sadzi nic, nie wiem czemu. Chyba nie mają czasu. Ogólnie nikt tu nie ma czasu nic zrobić, więc wspaniale. Właśnie, Gunvo leży i nie ma kto to wywalić. Co najlepsze, to Gunvo jest ranne, bo najwyraźniej eksplozja prawie jej rozwaliła. O, zrób te lampy i jeszcze te lampy są fajne, bo mają czachę. Weganie bardzo lubią czaszki na swoich lampach. O dobra, Izolda zabrała się za dragi, ale w tym czasie mamy rejdzik 6 typów bezmózgich. Jakichś tam średniowiecznych, z kilofami, maczugami i innym bezwartościowym śmieciem. Żadnego łuku nie mają, więc są naprawdę głupi. Miejmy nadzieję, że przejdą obok mechanoid clustera, który się pojawił przed chwilą, więc... O, rzeczywiście, będzie naprawdę śmiesznie. Nie będę musiał nic robić, więc darmowa runda. Albo po prostu przejdą koło nich, bo tak. Okej, co za frajerzy. Czemu nie zaatakowali ich? Znaczy, ja wiem, że to jest po prostu wyłączone. No to w takim razie po co ten Mech Cluster tu jest, jak on nic nie robi? Mamy 4 osoby teraz do dyspozycji. Wow, lalka wreszcie wstała i weź wyekwipuj broń strzelniczą. Bo na gości melee broń strzelnicza jest lepsza, jako że nie trzeba do nich podchodzić w ogóle. Mamy problem. 2 osoby powinny uciekać. Oho, i zaczęli wszyscy uciekać. Możemy kolejnego typa wziąć. 1000 srebra nie jest mi potrzebne do niczego. Żarcia nie biorę, chyba. Chociaż teraz te survival mile na jednym z modów mogą być robione z samych roślin, więc weganom to raczej nie będzie przeszkadzało. Ale wezmę tego typa. Galati. Kim jesteś? Może pokażmy tą walkę jeszcze, bo tu się coś dzieje dalej. Znaczy, rozwalają mój kibel znowu. Co wy macie do tego wychodka? Co on wam zrobił? Szukacie w nim jakiegoś złota? Złoto jest tutaj, jakbyście nie wiedzieli. Więc szukaliście złota, znaleźliście gówno. Naszą nową kolonistką jest Selena Galati, kolejna osoba, która będzie się nazywała Świtezianka. Z tego co pamiętam, takie imię już nadawałem, zresztą połowę z tych imion nadawałem już w innych seriach, czy w jakichś innych głupich odcinkach albo na streamie, ale w dupie to mam. Śmieszne są i mnie się podobają, więc mogą być. Coś tu się zaczyna ruszać do przodu powolutku. Chociaż dalej nikt niestety szefa... Jego rywale żyją minus 20. A jego rywalami jest Nowelka, Lalka, Rybka, Izolda i Świtezianka. Czyli w sumie połowa kolonii. Wiesz co, szefie? Chyba jednak idziesz na odstrzał. Oddawaj po pierwsze na pewno swój pokój. A będziesz mieszkał, luj wie gdzie, bo nie ma dobrego miejsca, żebyś tu mieszkał, więc... Chyba naprawdę będzie trzeba po prostu... Chyba, że... O, dobra, wiem. Nawet nie, zróbmy drzwi ze slate'a. Będzie mieszkał tutaj. Lalka zaczęła obrażać wszystkich wokół i tak mają żałosny humor, więc to nic nie pogorszy, więc kogo to obchodzi? Stefanus została przekonwertowana, haha, niepotrzebna nam jest do niczego. Lalka poszła bawić się trupami. Stefanus, o kurde nie, wywaliła wszystkie trupy naraz. I tego jednego oczywiście musiała zabrać tutaj, który jest automatycznie forbidowany tylko po to, żebyś w swojej gigantycznej kolonii zapomniał o tym, że istnieje i leżał tam przez następne 3 dni, załamując jej połowę. Rybka przynajmniej nie jest załamana, albo ma podwójne katarzys plus 70. Teraz już im tylko dragów w sumie brakuje, drzewa już są ok. Już tylko minus 5 za drzewa. I będzie obrona kibla, tak. Obrona kibla.
Idą, dwa Cyphery, o kurde, ale one są szybkie, zapomniałem, znaczy w sumie... Jak już je trafiają, to nie są takie szybkie. Galu, cofnij się. Co za piękna pozycja do obrony. Nie mają z nami szans. Co my tu w ogóle mamy? Co to jest za broń? Rewolwer, tylko jakiejś dziwnej ideologii, dziwnego kształtu. Czekajcie, gdzie jest... A tu jest szef. Weźmy go tutaj, wrzućmy. Aresztuj szefa. Niestety, w ogóle nie idzie interakcja z nim. Mehmet się teraz wściekł. Poszedł rozwalać różne rzeczy. Miejmy nadzieję, że nic wartościowego nie rozwali. Ale nie będę go zatrzymywał. Jan Gal zakochał się w świteziance i na odwrót. Fajnie. Będą się może bardziej teraz dobrze czuli. Albo i nie. No i dalej tych debuffów jest milion. Wearing leather clothing. To po co to zakładasz? No i szef wrócił. Powrót szefa. Ale super. Na pewno nie załamie się za chwileczkę czy coś. Moi rywale żyją. Tak, on jest bezwartościowym syfem, jako że nienawidzi połowy kolonii i dostaje za to minus 20 humoru. Starożytne zło, tak. Nie musi mnie gra powiadamiać o tym, że to istnieje, bo widać to od razu. Dobra, głodujemy w sumie, więc chyba muszę liczyć na to, że żarcie będzie z questa. Więc nie możemy nic zrobić innego, jak tylko dać im się tutaj rozwalić. Przestańcie strzelać chociaż na chwilę. Dobra, nic nie trafili. Musimy dostać się tutaj. Jest ich większość. Rozwalmy tą wieżyczkę. O cholera. A dobra, świtezianka zdechła. No ta kolonia i tak jest porażką całkowitą, więc... To, że jeszcze wszyscy nie pozdychali, to jakiś cud. Ale musimy to zrobić, bo... Kurde no... Inaczej wszyscy umrą z głodu. Okej, lalka nie żyje. Nie, dobra, ja poddaję tą kolonię. Widzę, że wygranie, kurde, 9 fal... Z ideologią strasznych sojaków, idiotów, kretynów jest niemalże niemożliwe. I co? Jest jedzenie, paliwo, więcej paliwa i kolejny typ, który i tak zdechnie. Weźmy ciebie, demonie, chyba debilu się powinieneś nazywać. 9 przeciwników przeciwko gównie, którym my jesteśmy. Ilu nas jest? 3 chodzące osoby, wszyscy inni martwi. Zresztą zobaczcie na to, to jest po prostu... Co to kurde jest? Tyle rzeczy im przeszkadza na raz, że ja... No nie wiem. Nie wiem jak. Jak miałbym jakkolwiek to zrobić? Nie chciałem, żeby to trwało więcej niż jeden odcinek. Chciałem, żeby było śmieszniej, żeby wszyscy umarli. Ale szczerze liczyłem na to, że dojdziemy do jakiejś 20 fali chociaż, a tutaj ledwie dochodzimy do 10. No i jeszcze mamy tą idiotkę, która przyszła i się załamała od razu. Wiesz co, Mehmecie? Ustrzel ją. Weź ukróć jej cierpienie, bo ona jest nieprzydatna do niczego. Dobra, stój w miejscu, on cię strzeli i nie trafi, 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 nie trafi. Dobra, wreszcie. Cholera, mam dość. A i oni postanowili zapolować na zwierzęta, czyli mam darmową rundę. Tak, darmowa runda. Możemy dostać niesamowicie dobrą broń. Na pewno jestem w stanie za pomocą jakiejkolwiek broni to przeżyć teraz dalej. A, i przy okazji dostaliśmy jakiś tam mózg, nie wiem, kręgosłup i więcej złota. A, jakie szczęście, że w następnej fali Mehmet sam będzie musiał zmierzyć się z... 9 mechanoidami. Przyzwijmy ich już teraz, nie czekajmy te następne 5 sekund. I nie będę nawet nic robił, bo wiadomo, że to jest niewygrywalne, więc... Czekaj, co? Aha! Poszli zabić Cave Crawlera, okej. I rozwalają wszystko wokół. A Mehmet w swoim pokoju dalej siedzi i ma to w dupie. Hehe. Nie no, dobra, znaleźli go już. I ganiają za nim przez pół bazy. Ta, człowiek w czerni, który przynajmniej ma jakąś normalną ideologię, raczej miał, bo zmarł. Ta kolonia była bezwartościowa. Ta ideologia była żałosna. Wolałbym grać w Factorio, bo na przykład Factorio podoba mi się niesamowicie i poprzez moje mniej więcej 75 godzin rozgrywki aż do teraz nadal nie mam Factorio nic do zarzucenia. Szkoda tylko, że Factorio, pomimo tego, że wkładam w nie 10 razy więcej pracy, ogląda 1/4 tego co Rimworlda. Ta, mam straszny ból dupy. No cóż, mam jednak... nadzieję, że podobał wam się ten odcinek Rimworlda. Jest to taki one shot, co znaczy, że nie będzie następnego odcinka w tym formacie najbliżej.
O ile w ogóle zrobię w tym miesiącu jeszcze cokolwiek z Rimworlda. No ale co tam? Cześć!